Tarnowskim Centrum Kultury odnowiona została wystawa fotografii Kocham Tarnów ciąg dalszy. Ekspozycja prezentuje zmieniające się na przestrzeni lat Tarnów. Wystawa została wzbogacona o nowe fotografie w stosunku do pierwotnej wersji sprzed 7 lat. Wczoraj odbył się wernisaż tej wystawy. Kiedy wymyślaliśmy tę wystawę, część pierwszą w zasadzie tej wystawy przed 7 laty, to nie wyobrażaliśmy sobie, żeby w inny sposób połączyć te dwa słowa. No, emocje, jakie znajdują się pomiędzy słowem kocham i pomiędzy słowem Tarnów, są bardzo wyraziste i ta pozytywna energia to w zasadzie jest wielki hołd ludzi, którzy pracowali nad tą wystawą. Oczywiście duża w tym zasługa moich kolegów z Tarnowskiego Centrum Kultury, Ani Grygiel, Marcina Dąbka, Sebastiana Szafarza, Artura Janusa, którzy brali udział nie tylko przy składach, ale także bezpośrednio przy montażu tych zdjęć, przy przygotowaniu plików multimedialnych. To wielka zasługa Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które jakby w całości zajęło się dokumentowaniem tego czasu współczesnego. No i nie ukrywam, że projekt został zrealizowany przy wielkim wsparciu Muzeum Okręgowego w Tarnowie, skąd w zasadzie czerpaliśmy te wszystkie archiwalne zdjęcia i co bardzo istotne, ten film, na którym wreszcie zobaczyliśmy, jak poruszają się tarnowskie przedwojenne tramwaje, też właśnie pochodził ze zbiorów muzeum. W części drugiej, zatytułowanej Kocham Tarnów, ciąg dalszy, punktem wyjścia są zdjęcia z lat 90. minionego wieku i akurat autorem tych wszystkich zdjęć jest Paweł Topolski. I znowu zestawiamy czas przeszły, tym razem sprzed ćwierćwiecza, a dokumentują współczesność znowu panowie z Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jeżeli chodzi o ilość fotografii, to 30 nowych plansz, 70 starych. Tu połączyliśmy, mamy około 70 plansz wspólnych na tych czterech salach. No i bardzo ciekawe sale tematyczne, salę edukacyjną z grami właśnie multimedialnymi, z tablicą dotykową, z wykorzystaniem właśnie rzutnika wideo, gdzie pokazujemy także i filmy. W trakcie tej wystawy także pomyśleliśmy, że dobrze byłoby zacytować choćby fragmenty wystawy Na zawsze Tarnów, to był nasz kolejny projekt, który jakby wybiegał w przyszłość, nie cofał się do przeszłości, tak jak w przypadku Kocham Tarnów i też są fragmenty Tarnowa przyszłości pokazane na jednej z tych sal. Projekt powstał przy wsparciu Muzeum Okręgowego w Tarnowie oraz Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.